Stan trzech górników poszkodowanych wskutek wstrząsu w kopalni Mysłowice Westoła jest stabilny. Zagrożony rejon kopalni został odcięty. Wstrząs w kopalni Mysłowice Wesoła miał miejsce wczoraj około godziny 20:40, 660 metrów pod ziemią. Do akcji ratowniczej na dole zostali skierowani ratownicy zakładowi. Akcję zabezpieczały zastępy z kopalni ościennych. Po godzinie 23:00 ratownicy dotarli do trzech górników i przygotowywali ich do transportu na powierzchnię, mówi rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski. Dzisiaj o godzinie 1:40 w nocy udało się wytransportować górników z dołu na powierzchnię. Podjęto decyzję, że jeden z górników zostanie śmigłowcem przetransportowany do szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu, natomiast dwóch pozostałych górników zostało karetkami przewiezionych do szpitala w Katowicach-Ochojcu. Jeden z górników był operowany. Ich stan jest stabilny. Kopalnia Mysłowice Wesoła, należąca do Polskiej Grupy Górniczej, nie przerwała wydobycia. Obszar, w którym doszło do wstrząsu, był rejonem likwidowanej ściany wydobywczej. Były prowadzone tam prace związane z rozbudową rurociągu. Górnicy, którzy zostali poszkodowani, pracowali w dziale wentylacyjnym i wykonywali te prace zabezpieczające. To doświadczeni pracownicy mają 50, 42 i 43 lata, od kilkunastu lat zatrudnieni w kopalni. Otoczyliśmy rodziny górników opieką. Energia wstrząsu wyniosła 3,42 stopnia w skali Richtera. Nie udało się jeszcze przeprowadzić wizji lokalnej. W wyrobisku widać skutki wstrząsu na długości ponad 100 metrów. Zagrożony rejon mysłowickiej kopalni został odcięty.